To, co jest częścią naszej historii, nieusuwalną, niezbywalną, to, co jest tożsamością w bardzo wielu rodzinach, nie we wszystkich, ale bardzo wielu polskich rodzinach, jest ostatnio od wielu lat stale atakowane, jest niszczone. To nie jest przypadek, że jest teraz atak na Jana Pawła II, to nie jest przypadek, że jest atak na żołnierzy wyklętych, że to byli bandyci. Wszystkim z nami było źle, wszystkim przeszkadzaliśmy. Dochodzi do takich wynaturzeń, że prezydent Polski Andrzej Duda przeprasza rodziny tych, którzy zginęli w marcu 1968 roku. A kto wtedy zginął? Nikt. Wyjeżdżali pociągami ekspresowymi do Wiednia, do Paryża. Mogli zabrać towaru, czyli wyposażenia, mebli, dywanów, dzieł sztuki, tyle, ile mogli ze sobą wziąć, to, co wykazali, że jest ich. I nikomu nic się takiego nie stało. Ale w świecie jest legenda. Jest pogrom w 1968 roku, który Adam Michnik, jeden z moich wybitnych ulubieńców, nazwał, że to był drugi Katyń, czyli 20 kilka tysięcy ofiar. Wymordowanie polskiej inteligencji to było dosłownie to samo, co wyjazd za granicę, gdzie ci ludzie byli traktowani jako antykomuniści i bardzo dobrze urządzeni. Z drugiej strony mamy problem z własnym państwem, z jego instytucjami, które nie dbają o naszą tożsamość. To, że się tam wręcza jakieś medale, odznaczenia, że się daje awanse okolicznościowe raz na jakiś czas, szczególnie w okolicy 1 marca, to tak naprawdę nic nie znaczy, bo jest coś więcej. Tego nie ma na co dzień, tego nie ma w telewizji. W podręcznikach jest to pokaleczone, wykoślawione, bo na ogół jest zawsze, że to byli kontrowersyjni ludzie. Co to znaczy kontrowersyjni? Wszyscy jesteśmy kontrowersyjni, bo do każdego każdy się może o coś przyczepić, jakiś drobiazg i zrobić z tego coś bardzo dużego. Nie ma nas tam, gdzie być powinniśmy. Nie ma naszej pamięci. Taki przykład poza granicami Polski, teraz to jest teren Białorusi, to jest miejscowość Rosica. W 1943 roku, w lutym, SS-mani łotewscy i niemieccy spalili polską miejscowość. 1526 ofiar. Kobiety, dzieci wymordowane, osoby starsze, niedołężne wymordowane. Dorośli mężczyźni i osoby sprawne fizycznie rozgonione na roboty przymusowe albo do obozów koncentracyjnych. Ile razy byli przedstawiciele polskich władz w tej miejscowości? Jakie są upamiętnienia z naszej strony? Gdzie? Ile razy o tym jest wzmianka chociażby w podręczniku? Francuzi mają miejscowość Radur, Czesi mają Lidice. I to jest na cały świat, bo to są pojedyncze wsie na całe tereny okupowane. A my, jeden powiat łomżyński, tylko jeden powiat, 555 wsi zniszczonych całkowicie albo częściowo. Ale to już nikogo nie interesuje, bo to jest za dużo. Jak się czyta meldunki terenowe z tamtego okresu, jak te pacyfikacje wyglądały, te masowe, zbiorowe mordy, to się do dzisiaj jeszcze chce płakać, ale ta pamięć zanika. To wszystko gdzieś nam ucieka. A skoro my sami o to nie dbamy, to pozostaje ta wykoślawiona ideologia, że Polacy po wojnie nie zrobili tego, co potrzeba. To jest znowu opowieść mojej ulubionej Gazety Wyborczej, że przecież mogli w 1945 roku się ujawnić, iść do szkoły, iść na studia, założyć rodziny i normalnie żyć. A im się zachciało wojenki. Nic innego nie potrafili. Biegali po lesie z karabinami i strzelali do wszystkiego, co się rusza. Czy tak naprawdę było? Ci, którzy chcieli wyjść, ci, którzy wyszli, ci, którzy się ujawnili, byli bardzo często mordowani albo trafiali na wiele lat do więzienia. Za co? Najpierw było torturowanie. Powiedz wszystko, co wiesz. Nawet jak powiedział szczerze, przyznał się i wszystkich wydał, to jeszcze było za mało, bo może coś jeszcze ukrywa. I wtedy dopiero ta groza tamtej sytuacji pokazuje nam, dlaczego to podziemie istniało. Dlaczego ci ludzie pozostali w lesie, czyli w czynności w konspiracji, a dlaczego nie mogli właśnie normalnie żyć? Bo im tego nie dano. W 1944 roku, w październiku, gdy już jest Polska Ludowa, Józef Stalin, przyjmując delegację PKWN-u, czyli ówczesnego komunistycznego rządu na Kremlu, powiedział do nich w przypływie szczerości i dobroci tak. Gdyby nie ja, gdyby nie moja potężna Armia Czerwona, to reakcja w Polsce by was czapkami przykryła.
I on miał rację, bo według ich wewnętrznych sondaży komuniści nie mieli żadnego poparcia w terenie. W bardzo niewielu miejscach i bardzo niewielkie poparcie procentowe. Ale cała reszta była po drugiej stronie. Polacy nie zaufali nowemu okupantowi, który na przykład na tych ziemiach był starym okupantem, bo od września 1939 roku do czerwca 1941 byli Sowieci. I Sowieci pokazali, co potrafią. Działali razem z Niemcami. Współdziałali w eksterminacji narodu polskiego. Więc gdy przyszli w 1944 roku, głosząc pokój, miłość, demokrację i wszystko co najlepsze, to ludzie się na to już nie nabierali. Najwyższa władza komunistyczna, czyli Komitet Centralny tzw. Polskiej Partii Robotniczej, obradował w maju 1945 roku, kilka dni po zakończeniu działań II wojny światowej. Nie zakończenia działań wojennych na terenie Polski. To było zakończenie oficjalne II wojny światowej, ale ta wojna w Polsce nadal trwała. I tam padały, ponieważ to było zebranie wewnętrzne, oni się nie musieli tego wstydzić ani krępować, padały sformułowania, które do dzisiaj mogą szokować. Władysław Gomułka, czyli przywódca tej partii, mówił wprost: towarzysze, nie możemy dopuścić do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem, bo nie mamy kogo postawić na ich miejscu. Oni nie mieli żadnego zaplecza, nie mieli poparcia. Jego współpracownik, kochanek Heleny Wolińskiej, czyli Mindli Fajgi Danielak, mordercy sądowej, czyli prokuratorki wojskowej, poszedł jeszcze dalej. Mówi: towarzysze, my nie jesteśmy u siebie. Pracują u nas bataliony sowieckie. Bez okupacji zewnętrznej, czyli najazdu wojsk sowieckich, które po zakończeniu działań wojennych nie ustąpiły, nie wyjechały, pozostały sowieckie dywizje, pozostała cała struktura NKWD. Przecież wszystkie większe walki w 1944, 1945, jeszcze częściowo w 1946 roku odbywały się głównie z grupami operacyjnymi NKWD. To świadczy o tym, jaka to była skala poparcia dla nowej okupacji i jaka była rola Sowietów w tym wszystkim. Ale mijają lata, minęło kilkadziesiąt lat, my sobie o tym wszystkim w jakiś sposób zapominamy i mamy taki obraz, jak właśnie w gazetach czy publikacjach z tamtej strony. Zachciało się tym naszym żołnierzykom siedzieć w lesie. Zachciało im się strzelać. Do tego masowo mordowali. I to podziemie jest pokazywane w karykaturalny sposób, szczególnie podziemie narodowe. Historycy wywodzący się ze szkoły niekomunistycznej byli uczniowie profesora Tomasza Strzembosza. Potrafili nawet to opisywać w Gazecie Wyborczej w ten sposób, że podziemie powojenne dzieliło się na dwie części. Na tą zdrową, dobrą, demokratyczną, akowską. I drugie podziemie to było narodowe, faszystowskie, nacjonalistyczne, które chciało jak najgorzej dla wszystkich. A skąd się wzięło Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, szczególnie silne tu na tych terenach? Przecież to była Narodowa Organizacja Wojskowa, która weszła w skład AK w 1942 roku i Narodowe Siły Zbrojne, które weszły do AK po marcu 1944 roku. Czyli jedna część AK jest dobra, a ich koledzy, towarzysze broni, z dnia na dzień stali się tymi złymi, tymi piętnowanymi. Czy można tak polską krew spokojnie sobie dzielić? Można, dlatego że my na to pozwalamy. Nie zdajemy sobie sprawy, ile zła takie publikacje wyrządzają. Ja mam później wpisy u siebie albo różnego rodzaju interwencje od ludzi, którzy naprawdę albo nic, albo niewiele wiedzą. Panie, a pan profesor Wnuk to zupełnie inaczej mówi. Panie, a pan profesor Mazur to zupełnie inaczej mówi niż pan. I teraz ci ludzie są zagubieni kompletnie. Dlaczego? Nie ma jednolitej polityki historycznej. Nie ma piętnowania tych, którzy kłamią, a powinno się ich nazywać po imieniu. Co to znaczy piętnowanie? Mówić po nazwiskach, pokazywać te kłamstwa, nie bać się konsekwencji, nie bać się reakcji. Jak to z tym podziemiem było? Z podziemiem narodowym. Czy rzeczywiście było małe, niewielkie? Kiedyś taka przyjaciółka, nie tylko polityczna, Adama Michnika, potrafiła napisać, że Narodowe Siły Zbrojne to była szlachta, kler i harcerze. I było ich bardzo mało. W sumie to się nie liczyli. Skoro się nie liczyli, było tak bardzo mało,
to dlaczego było tak bardzo dużo i dlaczego się liczyli. I gdy sięgamy do dokumentów, a to jest podstawowa rzecz, żeby cokolwiek oceniać czy czymkolwiek mówić, sięgamy do dokumentów własnych, komunistycznych, do wywiadu NKWD-owskiego w ramach Polskiej Partii Robotniczej. To jest 44 rok, kwiecień. I tu można sobie przeczytać. NSZ jest to organizacja niezwykle dynamiczna, sprężysta, posiadająca zdobyte wyłącznie własnym nakładem pracy wyszkolone kadry oficerów, podoficerów i dobre uzbrojenie. Uważa się NSZ za organizację niepodległościową, mającą obecnie największe możliwości rozwoju na prawym skrzydle wachlarza politycznego. I to wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Czyli jeśli komuna o tym mówi w taki sposób, ale mówi to do siebie, do wewnętrznych struktur, to skąd ta propaganda zewnętrzna, że było zupełnie inaczej, że było odwrotnie. Dodatkowe oceny podziemia narodowego, w tym przypadku również Narodowych Sił Zbrojnych, zawarte są w takim całościowym raporcie generała Reinharda Gehlena. To był szef wywiadu niemieckiego na zapleczu frontu wschodniego. Czyli od frontu wschodniego aż po Berlin wszystko podlegało jemu i wszystkie wiadomości, wszystkie meldunki spływały do niego. To był człowiek, który wiedział, z czym ma do czynienia i rozumiał, czym jest polskie podziemie, dlatego że on stawiał je na wzór dla powojennych Niemiec, które będą pokonane, oni co do tego nie mają wątpliwości, jak stworzyć podziemne państwo niemieckie i stworzyć podziemną armię. Niemcy mieli zasoby, ludzi, którzy przeszli przez tyle frontów, tyle lat cały czas w wojnie, olbrzymie zapasy uzbrojenia, wyposażenia, olbrzymie zapasy finansowe, byli przekonani, że uda im się przetrwać w podziemiu, w konspiracji do czasu konfliktu między Zachodem a Związkiem Sowieckim. Do tego oczywiście wtedy nie doszło, ale nikt tego dokładnie nie wiedział, jak będzie. I on, oceniając polskie podziemie, podsumował wszystkie liczące się organizacje konspiracyjne. NSZ-owi poświęcił następujące momenty. Narodowe Siły Zbrojne. Najbardziej zorganizowany, najsprawniej zorganizowany i najbardziej sprężyście dowodzony nielegalny polski związek zbrojny. I teraz to, co jest istotne. Brak dokumentów na temat jego dowództwa, struktury, stanu liczebnego, uzbrojenia i tak dalej. Czyli na początku 1945 roku Niemcy nadal bardzo mało wiedzą o organizacji, którą uważają za wzór dla stworzenia własnego podziemia. Po prostu tego nie wiedzą. Mówiąc o tym, że Narodowe Siły Zbrojne kolaborowały z Niemcami, no to mamy wyjaśnienie. Generał Gehlen pisze tak. W szczególnie ostry sposób NSZ zwraca się przeciwko niemieckim organom policyjnym. Na niemieckie akty terroru i zemsty odpowiadają przy udziale całej ludności akcją plagatowania zapowiadającą akty terroru i zemsty. Przeciw wyższym oficerom gestapo, żandarmerii oraz więziennictwa mają być wydawane i wykonywane wyroki śmierci. Podejmują ataki na więzienia w celu uwolnienia więźniów politycznych. Niemieccy agenci mają zostać wybici. To są kolaboranci i to są zdrajcy, którzy podejmują taką działalność. Tego po prostu nie ma. Jest także taka wersja, także w tych kręgach przeciwnych, bez przerwy rozsnuwana, że Narodowe Siły Zbrojne walczyły w podziemiu z Armią Krajową, czyli sami ze sobą, skoro weszli w skład AK, a przecież te podziały organizacyjne biegły przez rodziny. Jeden brat był w NSZ-cie, drugi był w AK, im to absolutnie wtedy nie przeszkadzało. Dochodziło do konfliktów, to były konflikty polityczne, to jest to samo co dzisiaj, to się zdarza. Ale czegoś takiego jak ostre walki między organizacjami o rzekome zdobycie władzy po prostu nie było. Natomiast o tych organizacjach, które sobie później przypisały niezwykłą rolę, które rozbudowały swoje stany w publikacjach PRL-owskich, jak na przykład Bataliony Chłopskie, które zostały rozbudowane na papierze do stanu 200 tysięcy ludzi, zorganizowanych związki taktyczne, które miały olbrzymie oddziały partyzanckie, liczące po kilkaset osób, które dokonywały niezwykłych akcji, u Niemców tego nie ma. Oni tego nie zauważyli. Już nie mówię o komunie, która także stworzyła mit o 100 tysiącach gwardzistów ludowych, czy później tych członków Armii Ludowej, które wykonywały niezwykłe akcje. Niszczyły wszystkie pociągi, niszczyły mosty,
zwalczały akcje pacyfikacyjne niemieckie. Wszystkie oczywiście były udane, skuteczne i zwycięskie, ale w dokumentach tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że podziemie komunistyczne powstawało na ziemiach polskich jako ostatnie w 1942 roku. Nie było już zaplecza, nie było ludzi. Ci, którzy chcieli gdzieś działać, chcieli się gdzieś zorganizować, to już przystąpili. I gdy komuna zaczyna budować swoje szeregi, to w ich dokumentach jest wskazanie, żeby się oprzeć, tak jak to zalecał towarzysz Lenin w rewolucji bolszewickiej, na lumpenproletariacie, czyli tych, którzy nie mają nic, od nas dostaną wszystko i będą nam lojalnie całkowicie oddani. A później z tych ludzi, którzy byli pospolitymi bandytami, zresztą we własnych ich dokumentach organizacyjnych tak są nazywani, oddział nasz liczy 13 bandytów i 7 naszych członków. Poszli na wieś i zrobili akcję na kury. Ci zdobyli kury i świnie. Później z tego robiono wielkie walki. Odbierano cały dorobek organizacyjny, cały dorobek zbrojny Narodowym Siłom Zbrojnym, Narodowej Organizacji Wojskowej, albo całkowicie to przemilczano, przypisując to sobie. Dwóch najwyższych dowódców niemieckich, którzy zginęli z rąk polskiego podziemia, to byli generał, który w sierpniu 1943 roku, Kurt Renner, dowódca 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu, zginął w zamachu dokonanym przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Nie było wyższego oficera zlikwidowanego przez polskie podziemie. Drugi z kolei to był generał, który zginął na terenie okręgu, czy dzisiaj województwa krakowskiego, Harald, w grudniu 1944 roku. Trzeba szukać ze świecą, żeby znaleźć opis tej akcji, że będzie przypisanie do struktur podziemia narodowego. Skoro im się wszystko zabiera, skoro ich nie ma, to w takim razie można mówić, no tak, no nawet jeśli byli, to nic nie robili. Nic, kompletnie. I te powojenne oceny ze strony bratniej organizacji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Organ tej organizacji, agencja prasowa, w 1945 roku, w grudniu, ocenia postawę i propagandę wokół Narodowych Sił Zbrojnych w ten sposób. Propagandę, jaka się rozwinęła dookoła NSZ w ostatnich zwłaszcza miesiącach, uważamy za zaciemnianie rzeczywistości, za szkodzenie nie jakiejś grupie politycznej, ale całemu narodowi. W obawie zarzutu, reakcji, nikt prawdy nie bierze w obronę. Tymczasem należy z całą stanowczością stwierdzić, w obronie dobrego imienia Polski, NSZ nie współpracowało z Niemcami. Dziś propaganda komunistyczna wywodząca się z założenia hitlerowskiego, że kto jest przeciwko nim, jest hitlerowcem, snuje bajki o współpracy NSZ i AK z Niemcami. Gdy wydobywamy to wszystko na wierzch, gdy gromadzimy taką wiedzę, gdy ta wiedza powinna zostać przetworzona i powinna się znaleźć między innymi na przykład w podręcznikach szkolnych, to opowieści na ten temat byłyby zupełnie inne. Ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. W publicystyce telewizyjnej, różnych stacji mamy na ogół gadające głowy ludzi, którzy albo nic nie wiedzą o tym wszystkim, albo łżą, nie kłamią, ale łżą świadomie, bezczelnie, tak jak poseł SLD, poprzednio PZPR-owiec, się nazywa Bogusław Wontor, który powiedział, że żołnierze wyklęci to był jak NKWD. I co w takim momencie się dzieje? Ktoś, kto przytomny siedzi razem z nim przy stoliku, powinien podejść, wziąć go za fraki, za kołnierz i wykopać z tego studia. Przynajmniej tyle zrobić. A on siedzi uśmiechnięty od ucha do ucha i się z nas śmieje. I taki przekaz idzie w świat. I później człowiek, który jest niezorientowany, który nie ma czasu, żeby to wszystko analizować i widzi. No jedni mówią tak, a drudzy mówią tak. To może było tak, a może było inaczej. Nie, nie było. Trzeba mówić tak, jak było, czyli trzeba ustalić prawdę. Kto ustala prawdę? Historycy. Historycy mają wielkie pole do popisu i olbrzymią część tej pracy do tej pory wykonali. Mnóstwo publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, ale one trafiają do osób zainteresowanych. Jak to się przekłada na podręczniki szkolne? A zobaczcie swoich dzieci, dzieci znajomych, co jest w podręcznikach na temat tej formacji. Żołnierze wyklęci. I cały czas się mówi, o, to wyklęci, to nie wiadomo co, bo oni tam bury to mordował, upaszko mordował, ogień mordował, oni wszyscy mordowali, to byli co najmniej kontrowersyjni. Nikt nie wnika, jak wyglądało to naprawdę. Nikt nie sprawdza, czy to, co dostajemy, taką niepożywną papkę do
dalszego trawienia, czy to ma coś wspólnego z prawdą. Do tego dochodzą różnego rodzaju publicyści, którzy robią na tym karierę. Między innymi Piotr Cychowicz, autor wielu popularnych, masowo wydawanych powieści, można powiedzieć, bo to nie ma nic wspólnego z historią, który fałszuje dokumenty, fałszuje cytaty i gdy mu się to rzuca w twarz, że on coś takiego zrobił, to on po prostu przemilcza to. Uważa, że tak, ja sobie pogadam, gdzieś tam powiem, a on dalej będzie robił swoje. I robi. Co powinien zrobić historyk złapany na tego typu kłamstwie? Na fałszowaniu dokumentów, na fałszowaniu cytatów. Wstyd to jest początek. Przeproszenie to jest druga rzecz. I naprawa tego, co zrobił, jest po prostu obowiązkowa. Ale tego się nie doczekamy. Tego z ich strony nie będzie. W związku z tym ta walka ideologiczna cały czas trwa i będzie trwała. Ona zanika, dlatego że upływ lat spowodował swoje. Dzisiaj ludzi, którzy są z tamtego podziemia, nawet powojennego, nawet ci ostatni, jest już bardzo niewielu. Oni pośpiesznie odchodzą. Zostają dzieci i wnuki. W wielu polskich rodzinach, gdzie byli tacy przodkowie, utrwaliło się przez lata to wpajanie przez komunistów, że to byli bandyci. I początkowo, lat temu kilkanaście, dwadzieścia, do tych ludzi docierałem, do rodzin. No wie pan, u nas się w rodzinie o tym nie mówi, bo dziadek to siedział, on był bandytą. A na jakiej podstawie pani mi, że był bandytą? No bo siedział w więzieniu. Czyli samo to, że został skazany, legalizuje tamtejszą władzę, że była normalna, legalizuje wyrok, że był normalny, czyli wszystko tak jakby w porządku. A przecież to nie jest w porządku. I do tego mamy całą tą tak zwaną przestrzeń publiczną, która jest gorzej niż zaśmiecona. Nie będę używał brzydkich słów, ale podam tylko dwa przykłady. Dla naszych bohaterów bardzo często brakuje miejsca na reprezentacyjnych cmentarzach. Przykładem są Powązki warszawskie, cmentarz wojskowy, nekropolia narodowa. Tam się oczywiście położył Jaruzelski, położyli się generałowie Ludowego Wojska Polskiego, generałowie bezpieki, pułkownicy bezpieki, oficerowie śledczy, pułkownicy wojskowych sądów rejonowych, prokuratury wojskowej. Dla nich miejsce było i jest. I teraz to się powiela, bo to są już grobowce rodzinne. Ostatnio pochowany tam został Jerzy Urbach, czołowy Goebbels stanu wojennego. Dla nich miejsce jest. Dla naszych bohaterów nie ma. Pamiętam, kilka lat temu walczyłem o miejsce dla wybitnego Polaka, człowieka, który życie spędził na emigracji. On później był po kampanii wojennej 1939 roku, przedostał się na Zachód, początkowo złapany w Hiszpanii, siedział tam w obozie. Z grupą kolegów uciekli, przedostali się do Wielkiej Brytanii, był pilotem polskich bombowców. Po wojnie zrobił ogromną karierę międzynarodową, finansową, ale także specjalizacja, którą sobie obrał, czyli działalność w zakresie optyki, spowodowała to, że brał udział w amerykańskich wojnach gwiezdnych, w programie wojen gwiezdnych. Robił optykę dla najbardziej nowoczesnego rodzaju broni i najbardziej nowoczesnych technik. Kto o nim w Polsce wie? Kto o nim słyszał? On ze swoim doświadczeniem jako finansista amerykański w 1989 roku przyjechał do Polski, nie znając tu warunków, kto jest kim, udał się tam, gdzie uważał, że to będzie najlepiej, do Ministerstwa Finansów. Chciał doradzać, jak kraj, który nie ma kapitału, bo ten kapitał jest rozproszony, gdzieś tam ludzie mają w pończochach, w bieliźniarkach pochowane jakieś marne pieniądze, że to wszystko można uruchomić i to wszystko można wykorzystać. W Ministerstwie Finansów nie został przyjęty przez ministra, może nawet i dobrze, którym był wówczas towarzysz Leszek Balcerowicz, ale jakiś dyrektor departamentu. No słucham, co pan ma za interes, dlaczego pan przyjechał, co pan chce. I on tłumaczy, że te pieniądze można uruchomić, jest to możliwe, jest to spraktykowane przez wiele lat i ten system działa. I pierwsze pytanie, jako ten jego rozmówca ze strony Ministerstwa Finansów, zadał, było takie. I pierwsze i ostatnie. Proszę pana, a co ja z tego będę miał? No pan Zakrzewski mówi, no nic, ja też nic z tego nie mam. Ja to robię bezinteresownie. Ja nie żyję z tego, co organizuję. To nas nie interesuje. I został po prostu pognany. I później po śmierci, on pochodził ze Lwowa, nie mógł być pochowany w swoim mieście rodzinnym. Tam już nikogo nie było, z jego bliskich, z rodziny. Była obawa, że te polskie cmentarze będą do końca poniszczone.
prosił przed śmiercią, że on chce leżeć w Warszawie, gdzieś w jakimś środowisku polskich lotników. To było do załatwienia, ale się okazało, że nie do załatwienia. Wydawało się proste. Nie było proste. Wielomiesięczna walka ludzi wysoko postawionych w tamtych kręgach spowodowała to, że zarząd cmentarza Powązkowskiego przydzielił mu pół grobu, czyli w kuczki powinien być pochowany, po żydowsku, na klęcząco, bo całe miejsce to było przeciętni bandyci na warszawskich Powązkach w polskiej nekropolii narodowej. Major UB Stefan Kot, człowiek, który miał kilka różnych nazwisk, szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce, posławił się w 1940 roku, pisał do władz zwierzchnich Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że on sobie nie daje rady, że powiat Ostrołęka to jest siedlisko wszelkiego rodzaju band. I wreszcie rozgoryczony napisał tak. Amerykanie powinni zrzucić bombę atomową na Ostrołękę zamiast na tę japońską wyspę. Czyli to, że on sobie nie radził z tymi bandami, czy z naszymi partyzantami, skłaniało go do tego, żeby zniszczyć ten teren bombą atomową. Jemu by to nie przeszkadzało, że zginęłyby tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Byle tych band się pozbyć. I drugi taki przypadek podobnego bandziora z UB, także pochowanego na warszawskich Powązkach, w eksponowanych miejscach, nie gdzieś pod murem, nie schowani. To jest podpułkownik Tadeusz Konopka, szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku. Pierwszy szef tego urzędu. Tam dostał grupę kilkudziesięciu funkcjonariuszy do przeszkolenia i przyszykowania do działalności operacyjnej na terenie powiatu. Wśród nich przedostał się wywiadowca Armii Krajowej, który zostawił w swoich notatkach informację, jak te szkolenia wyglądały. I on pisze tak. Na wykładach pokazano nam, jak prowadzić przesłuchanie ofiar. Na początku Konopka stwierdził z dumą, że ponieważ szkolą nas Rosjanie, a jednocześnie korzystamy z podręczników Gestapo, to będziemy lepsi od jednych i drugich. Dla nich wzorem było NKWD i Gestapo. I chcieli być jeszcze lepsi od których tu wymieniłem. Im to nie przeszkadzało. Kogo mordowali, w jaki sposób, bestialski, chodziło tylko o zdobycie i utrzymanie władzy. A dzisiaj, przy naszej pobłażliwości, przy naszej obojętności, to oni leżą w nekropolii narodowej, a naszych szukamy. Do tej pory odnaleziono chyba kilkaset szczątków ludzkich, ludzi pomordowanych po wojnie po 1945 roku, może trochę więcej. Z tego zidentyfikowano tylko część. Do niektórych brak danych, brak materiału porównawczego DNA. Natomiast ofiary powojenne to jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowanych przez komunistów. Zamordowanych ci, którzy zginęli w walkach, ci, którzy poginęli w aresztach, w więzieniach, bez wyroków sądowych, dlatego że bardzo często było tak, że może nawet oni tego nie chcieli, ale przez stworzenie takich warunków w powiatowych urzędach czy w aresztach, przez tworzenie warunków nienaturalnych, nienormalnych, ci ludzie po prostu umierali, wykrwawieni, bez opatrunków, nieleczeni, odchodzili bardzo szybko. Co z nimi robiono? Zakopywano byle gdzie i byle jak, żeby się tylko pozbyć śladów. Co ciekawe, tak jak wszystkie inne sprawy są dokumentowane przez nich, opisywane, są meldunki, natomiast pozbywanie się tych zwłok polegało na tym, że nie zostawiali śladów na piśmie. Dlatego dzisiaj nie wiemy. A biorąc pod uwagę sytuację za obecną dzisiejszą wschodnią granicą, czyli tereny II Rzeczpospolitej, które do Polski nie wróciły, to jest łącznie sto kilkadziesiąt tysięcy ofiar. I kto za to odpowiada? Czy można powiedzieć tak, jak to wyraził patetycznie i poetycko też były prezydent Bronisław Komorowski, że ofiarami żołnierzy wyklętych byli żołnierze wyklęci. Chodzili i sami się pozabijali. I to przechodzi bez echa, tak jakby to było zupełnie naturalne. Może ględzić byle co i byle jak, a my tylko wzruszamy ramionami. Czy wolno? Czy wolno tak robić? Jednocześnie cała propaganda wokół nich, szczególnie wobec podziemia narodowego, jest skandaliczna przez to, że to są, mówiąc przyziemnie, językiem trywialnym, pół albo ćwierć inteligenci. Oto profesor, który jest bardzo poczytny, wydał książkę pod tytułem
antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Czyli tak jakby zbadał, zanalizował, zobaczył i to wszystko opisał. A tam są tego typu rzeczy. Jego dyskutanci, którzy zostali zaproszeni na promocję tej książki. Tak jak mój ulubieniec, ja mam wielu takich ulubieńców, profesor Andrzej Friszke. O, ja się przyłączam do nich. Albo uprawiali konspirację. Że tak powiem. I tak cały czas. Ożywieni byli czym? Problemami seksualnymi w podziemiu. I padły wreszcie słowa. A jak wyglądały relacje damsko-męskie? Partyzanci wykorzystywali kobiety, bo one zachodziły w ciążę, a oni ginęli. Czyli robili to specjalnie. Pozbywali się kłopotu, odchodząc z tego świata. Samobójstwa w podziemiu popełniane były jakoby pod wpływem emocji, że życie nie ma sensu. I były to samobójstwa altruistyczne. Szczególnie w ostatnim okresie konspiracji, gdy ci ludzie już nie mieli wyjścia, gdy było wiadomo, co się dzieje z tymi złapanymi, aresztowanymi, których torturowano, żeby wydobyć. Gdzie byłeś? Z kim? Kto ci pomagał? Jeszcze kto? Jeszcze sobie przypomnij. Męczyli ludzi tygodniami. Więc duża część z nich po prostu sama odbierała sobie życie. Nie dlatego, że nie chcieli żyć. Oni bardzo chcieli. To byli młodzi ludzie. Ale wiedzieli, że jeśli ja nie wytrzymam tortur, a przecież nie wytrzymam, to ja wydam kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset osób pośrednio, które trafią do aresztu i będą dalej represjonowane. Stąd były te samobójstwa w tej ostatniej fazie polskiego podziemia. Altruistyczne, czyli takie no, dla dobra wspólnego, tak jakby to było coś zupełnie normalnego. I wreszcie tenże profesor sięga do porównań. Według współczesnych badań amerykańskich z wojen w Afganistanie i w Iraku wychodzi, że aż 13% żołnierzy to byli psychopaci i według niego podobnie musiało być podczas powstania antykomunistycznego. Tak, tam psychopatów brano do wojska za pieniądze. Brakowało ochotników, nie było chętnych, więc przyjmowano ludzi z bardzo wysokimi wyrokami. I oni później pokazywali, co potrafią. Rzeczywiście psychopaci. Czy można to przenieść na polski grunt kilkadziesiąt lat wcześniej? Jak się okazuje, całkowicie można. Walka z tym wszystkim jest możliwa wtedy, kiedy będziemy zorganizowani. Nie wszyscy muszą się uczyć, nie wszyscy muszą dokładnie to wszystko śledzić, ale wystarczy grupa, gdzie jedna, dwie osoby się tym interesują bardziej i rozpowszechnia tę wiedzę dalej. A po drugie, wobec drugiej strony, po pierwsze, ostracyzm. Jeśli mamy kogoś w kręgu znajomych, nie daj Boże w rodzinie, kto czyta na przykład tygodnik Nie, sierotę po Jerzym Urbachu, to trzeba raz, dwa, może trzy razy zwrócić delikatnie uwagę, słuchaj, źle robisz. Nie czytaj tego. To jest plugastwo, to jest propaganda najgorszego autoramentu. Nic gorszego już się spotkać nie może. Czegoś gorszego możesz już nie czytać. Jeśli to czytasz, a przychodzisz do mnie mało i jeszcze opowiadasz, co tam wyczytałeś, to ja nie chcę tego słuchać. Jeśli będziesz trwał w tym uparcie, to ja nie chcę się z tobą zadawać. Ty do mnie nie przychodź. Ostracyzm to jest także ostentacyjne pokazywanie, z kim nie chcemy się zadawać, komu nie podajemy ręki. To jest pierwszy ten moment z naszej strony, niezbędny, żeby się od tych ludzi i od tej propagandy tandetnej wybronić, żeby się od niej całkowicie odciąć. Mamy to? Nie. I często słyszę, no wie pan tak proponuje, no ale szwagier czyta, nie, no co ja mam zrobić? No on przychodzi, wódkę pije, jeszcze opowiada, co tam przeczytał. No a wy co? No my tak słuchamy tego, no a protestujecie? Nie, bo on tak zawsze taki jest. To znaczy zawsze zgadzają się na to, żeby ten jad kiełbasiany w nich wchodził, bo prędzej czy później coś z tego w tych ludziach zostaje. Nie wolno się na to zgodzić i nie wolno się zgodzić na to, żeby inni zrobili sami to, co usiłują robić. Mamy agresję z drugiej strony. To już nie jest taka walka na argumenty, że ktoś wie więcej, ktoś wie trochę mniej. To jest walka na wielką skalę. Walka jednoznaczna. Krążą w publikacjach, w internecie nawet powoływali najwyżsi dowódcy obecnego Wojska Polskiego, przynajmniej kilka lat temu tak jeszcze było, powoływanie się na wpisy internetowe ludzi, którzy przytaczali konkretne dane. Ile podziemie zabiło kobiet, gospodyń domowych, kucharek, dzieci,
Dzieci są podzielone na kategorie. Do roku życia, do 2 lat życia, do 3 lat życia. Jak się to wszystko czyta, ogląda, rzeczywiście to robi straszne wrażenie. To podziemie chodziło i mordowało. Ja, będąc już nauczony, że trzeba sprawdzać nawet to, co się wydaje oczywiste, a tym bardziej to, co jest nowe, co jest nieoczywiste, znalazłem źródło pochodzenia tych informacji. Źródłem tych publikacji był pułkownik UB Tadeusz Kosowski. On wstąpił do UB w 1945 roku, służył tam kilkadziesiąt lat, a później na starość, na czerstwej, sowitej emeryturze zaczął publikować w gadzinowych wydawnictwach Jerzego Urbana. Nie tylko nie, on wydawał szereg pism, także zaplecze SLD, czyli postkomuny to wydawało. I tam te publikacje są. I jak się pytam, no dobrze, a skąd wziął pułkownik Kosowski te dane? Panie, no to wszyscy przecież wiedzą, to wszyscy akceptują. To już tyle lat jest to publikowane, tyle lat podawane. A mówię, przecież to jest nieprawda. A na jakiej podstawie pan mówi? A mówię, to nie ja mam udowodnić, że on napisał nieprawdę. Tylko pan musi udowodnić, że pan się posługuje czymś, co jest wiedzą prawdziwą, mającą jakieś solidne podstawy. Tego nie macie. I tenże pułkownik Kosowski zrobił kilka takich rzeczy, które go powinny całkowicie skreślić z tej listy do czytania. W 1992 roku na więzieniu mokotowskim w Warszawie byli więźniowie tego więzienia, którzy przeżyli, ufundowali niewielką, skromną, mało czytelną tablicę poświęconą ofiarom, ludziom tam zamordowanym, czyli swoim towarzyszom broni. I ten dostał szału. Właśnie w pismach Urbana zaczął pisać. To byli fałszerze pieniędzy, zdrajcy i agenci gestapo. Znaczy co? Łupaszka, Pilecki, agenci gestapo, fałszerze pieniędzy, zbrodniarze, zdrajcy. Ale to uchodzi. On sobie mógł to pisać, dlatego że my na to pozwalamy. Nie mówię o tym, co się powinno zrobić, to mogę powiedzieć za kulisami, nie na tej sali, ale przynajmniej tyle, żeby całkowicie okazywać tym ludziom, tym fałszerzom pogardę. Niszczyć ich w sposób propagandowy, ale uczciwy. My mamy wiedzę, my mamy argumenty. Oni tej wiedzy i tych argumentów nie mają. Posługują się ogólnikami. Oto w tej znowu przytoczonej przeze mnie Gazecie Wyborczej niemiecki korespondent Klaus Bachmann publikował swego czasu, że to podziemie powojenne, nacjonalistyczne, to było reakcyjne, wsteczne, które właściwie niszczyło podstawy Europy. Czyli potomek Nazioli uczy nas, co to jest demokracja, co to jest prawda i jak powinno być. Że przede wszystkim to podziemie było przeciwko każdemu obcemu. Co to znaczy każdemu obcemu? A kto jest obcy, a kto jest swój? Przy polskiej idei narodowej mamy piękną wykładnię profesora Wincentego Lutosławskiego, że Polakiem w Polsce może być każdy. Może być Niemiec, może być Żyd, może być Murzyn, może być czerwonoskóry Indianin. Jeśli akceptuje polskie wartości i przyznaje się do Polski, chce dla Polski żyć i pracować. Nie ma żadnych przeszkód. A jak wyglądał nacjonalizm niemiecki, brytyjski, francuski, włoski? To było badanie po krwi. Masz za mało krwi niemieckiej, masz za mało krwi brytyjskiej, masz za mało krwi francuskiej. To jest XIX i początek XX wieku. Oni traktowali tak swój nacjonalizm. W Polsce tego nigdy nie było. I szczególnie to, co się przyjmuje, że Narodowe Siły Zbrojne, czy w ogóle podziemie narodowe było skrajnie ksenofobiczne, które nie uznawało ludzi innych narodowości. Mamy przepiękne przykłady, które trudno znaleźć jak ich odpowiedniki w innych organizacjach. Swoi i obcy. Człowiek, który stał na czele całej formacji podziemia Narodowych Sił Zbrojnych, nie tylko wojskowej organizacji NSZ, ale Obozu Narodowego, Służby Cywilnej Narodu i wszystkich tych afiliowanych organizacji, które przy tym działały, Zbigniew Stypułkowski, miał żonę, która była potomkinią, jak się dzisiaj ładnie feministycznie mówi, rodu rabinackiego w Polsce, spolszczonego. To byli spolszczeni w Polsce Żydzi. I na czele instytucji, na czele organizacji stoi człowiek, który ma takie koneksje rodzinne. Jego młodociany syn, uczestnik Powstania Warszawskiego, według żydowskiego prawa halachy religijnego, był czystym Żydem, bo po matce. Czy ktoś tego człowieka wskazywał palcem? Czy ktoś go wykluczał? Czy komuś to przeszkadzało? Nie.
On stanął na czele. Dlaczego? Bo to byli polscy patrioci. Takiego podziału wśród tych naszych bohaterów nie było. Mamy polskich Żydów na bardzo wysokich stanowiskach. W Narodowych Siłach Zbrojnych jest to szczególnie widoczne. Komendant okręgu podwarszawskiego, czyli Mazowsze Południe, podpułkownik Jerzy Kraft, pseudonim Zygmunt Wiesławski, był z czysto żydowskiej rodziny. I co? Mógł taką funkcję pełnić? Mógł mieć taki stopień wojskowy? Siedział wiele lat po wojnie za to, że przynależał do organizacji, którą powinien jako pierwszy iść do UB, powiedzieć: o, tu u mnie w okolicy to tacy działali, ja pomogę ich wszystkich złapać. Nie, płacili straszną cenę za to, że byli Polakami. Nie z pochodzenia, ale z wyboru. To jest ważniejsze, bo mamy z pochodzenia Polaków, którzy nigdy na to nie zasługują, na to miano. Bierut był Polakiem z pochodzenia. Gomułka był Polakiem z pochodzenia. Czy my się do nich przyznajemy? Czy chcemy mieć takich bohaterów? Oczywiście nie. Major Szmul Ostwind, czyli Stanisław Ostwind, komendant powiatu Węgrów Narodowych Sił Zbrojnych. Człowiek, który aresztowany w styczniu 1945 roku przez NKWD, przez UB, przechodzi ciężkie śledztwo, wreszcie wiedzą, kim on jest, i NKWDziści mówią do niego: toż ty, Jewrej, to ty nasz, jesteś Żydem, to ty jesteś nasz, jak ty nam wydasz tu wszystkich w terenie, a ty ich znasz, to ty u nas karierę zrobisz, nawet generałem możesz zostać, tylko złożysz przysięgę u nas. A jaką przysięgę? No na towarzysza Stalina. No nie mogę złożyć, bo ja już przysięgę złożyłem. A jaką ty przysięgę złożył? No na Matkę Boską. A naplewać na taką przysięgę. Nasza lepsza, bo nasza jest na Stalina. On się nie zgodził. Został zamordowany. Ile jest upamiętnień tego człowieka? Ile jest jego pomników? Ile jest wzmianek w podręcznikach, publikacjach, że ktoś taki w ogóle był na tym świecie, który oddał życie za Polskę? Tego znaleźć nie można. Feliks Pisarewski, Pary, porucznik Wojska Polskiego, przedwojenny bokser z klubów żydowskich, czysto żydowskiego pochodzenia, ale przyjaźnił się przed wojną z kim? Z polskimi ONR-owcami, z tymi czarnosecinnymi podobno. On siedzi na Pawiaku. Śledztwo przeciwko niemu się kończy. Przemyca Gryps na zewnątrz do przyjaciół przedwojennych i prosi: przewożą mnie z Pawiaka na Lejęszucha do gestapo na przesłuchania. Te przesłuchania się kończą. Jeśli byście mogli, macie takie możliwości, macie siły, to mnie odbijcie, bo ja tego nie przeżyję. Zrobili to. W październiku 1942 roku w centrum Warszawy bezkrwawa akcja odbicia go z rąk niemieckich. I on nie chce być w ukryciu, on nie chce być schowany. Ja chcę do was przystąpić. No ale przecież ty masz problem, ty jesteś Żydem, jesteś obrzezany. To nic, ale wy mnie uratowaliście, także ja już to życie jedno od was dostałem. Jeśli je stracę, to przynajmniej będę wiedział, dlaczego. Napisał piękne wspomnienia wydane w Australii. On na szczęście przeżył. I gdy zbieramy takie rzeczy, publikujemy, pokazujemy, dopiero widać bogactwo i piękno polskiej organizacji. Nie szowinistycznej, nie rasistowskiej, nie takiej, jak jest pokazywane. Naczelny lekarz zgrupowania Chrobry II, zgrupowania NSZ-owskiego w Powstaniu Warszawskim, dr Roman Bornstein, też po wojnie pisał i przyznawał się do czego? Do działalności w zgrupowaniu NSZ-owskim. On nie bał się tam ujawnić, działał pod nazwiskiem. Nikt mu krzywdy nie zrobił. Przeżył. Polacy go nie zabili. I bardzo wielu takich ludzi, także z partyzantki, którzy byli czystymi Żydami według tych pojęć rasistowskich, które bardzo często są klasyfikowane według publikacji żydowskich, kto jest Żydem, a kto nie, a kto być nie powinien. Mamy takie przykłady. Doktor Juda Kamiński. To był lekarz w Przedborzu, przed wojną. W czasie okupacji on się ukrywa. Trafia do oddziału Armii Krajowej, kapitana, później majora Mieczysława Tarchalskiego, Marcina. Stamtąd z grupą żołnierzy przechodzi do oddziału kapitana Władysława Kołacińskiego z NSZ-u. Dlaczego przechodzi? Bo on tam był trochę szykanowany, trochę mu dokuczali. A to Żyd jeszcze o takim wyglądzie, te odstające uszy. On nie mógł tego za bardzo znieść. Poszedł gdzie? Do polskich nacjonalistów i polskich szowinistów. Jest w oddziale. W marcu 1944 roku w walce traci rękę. Ta ręka jest amputowana. On nie może już wrócić na stanowisko do oddziału, walczyć w linii. Jest przechowywany na kwaterach NSZ-owskich. Przeżył.
został uratowany. I jego powojenne świadectwo, przepiękne, ratowania NZ-owców, którzy trafili do aresztów i więzień UB. On pisał im zaświadczenia, że oni go ratowali. Często ludziom, których na oczy nie widział. Tylko po to, żeby im pomóc. Wdzięczność była czymś zupełnie naturalnym. I tych przykładów ludzi pochodzenia żydowskiego w Narodowej Organizacji Wojskowej, w Narodowych Siłach Zbrojnych jest bardzo wiele. Tylko kto o nich wie? Elżbieta Szańk, łączniczka, 20-letnia dziewczyna w Okręgu Stołecznym Warszawskim, aresztowana przez gestapo, zakatowana, ma w jednej publikacji wzmiankę, którą napisał jej dowódca po wojnie i ma małą tabliczkę na cmentarzu powązkowskim, oczywiście bez wskazania, jest tylko imię, nazwisko, pseudonim, Ciareczka, tylko to, że w tym zgrupowaniu była i niewiele więcej. Mamy bohaterów? Mamy kim się chwalić? Robimy to? Czy powinniśmy? Oczywiście, że tak. Polscy Tatarzy w strukturach narodowych. Ksiądz profesor Jan Salamucha. Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów. Po tatarsku Salamucha, to znaczy zacierka. Człowiek z zaplecza politycznego organizacji polskiej obozu narodowo-radykalnego. Pułkownik Piotr Abakanowicz, polski Tatar, ostatni szef sztabu dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. W więzieniu w 1948 roku zatłuczony przez strażników więziennych. Upamiętnienia, nawet jego grób na cmentarzu w latach 90. był niszczony. Dlaczego? No, NZ-owiec, nacjonalista. Jaki nacjonalista? Normalny Polak pochodzenia tatarskiego. Wybrał Polskę, z Polską się utożsamiał i za Polskę zginął. Sierżant Roman Dżalik, którego znałem osobiście, pseudonim Czarny. Czarny, bo on wyglądał jak z filmu Z potopu czy Z ogniem i mieczem. Rzeczywiście, cała ta uroda tatarska w nim się zachowała. Po wojnie przechodzi okrutne śledztwo w informacji wojskowej. Skaczą po nim, bijają mu żebra do środka. 7 miesięcy takiego torturowania wreszcie pęka. To nie byli ludzie niezłomni. Niezłomnych było może kilku i na ogół zostali zatłuczeni. Reszta jednak zeznania składała. I gdy w 1992 roku była sprawa o stwierdzenie nieważności jego wyroku, on mnie poprosił, panie Leszku, ja tu nie mam nikogo w Warszawie, jakby pan ze mną mógł iść. A mówię, przecież to jest prosta sprawa. Wiadomo, za co pan był skazany, w jakim trybie, na podstawie jakich fałszywych dowodów. Nie ma pan się czego obawiać. Nie, mówię, ja mam jakieś takie złe przeczucie, może by pan ze mną poszedł. Poszedłem. Trzech pułkowników do niedawna Ludowego Wojska Polskiego od razu z mordą na mnie. A pan tu czego? Ja mówię, jestem z osobą, która jest wnioskodawcą. A po co? Bo zostałem zaproszony. Ale nie wolno się panu odzywać. Dobrze, nie wolno, to nie, ale siedziałem i patrzyłem. I oni teraz na podstawie tego, co on zeznawał, na podstawie tego, co było w jego aktach sprawy, stwierdzają, że on się do wszystkiego przyznał. W związku z tym nowego postępowania, a szczególnie nowych dowodów, badać nie będziemy. On to zrozumiał, jak to do niego dotarło, nie wytrzymał. Zerwał się, stanął przed tymi sędziami, mówię, trzech pułkowników Ludowego Wojska Polskiego, już w Nowej Polsce. Rozerwał koszulę, pokazał te wklepane żebra do środka, mówi do nich, wy katyniowcy, ja 7 miesięcy wytrzymałem. Wy byście 5 minut czegoś takiego nie wytrzymali. Milczeć tu, pan będzie ukarany, bo pana wyrzucimy z sali. On mówi, nie, sam wyjdę. Wyszedł, trzasnął drzwiami, zmarł, pogodzony ze swoim losem, że za komuny był bandytą i za tego, co już rzekomo komuną miało nie być, dalej był bandytą. Mamy te przykłady, które powinniśmy znać, którymi powinniśmy się bronić i powinniśmy bronić tych ludzi. Ale nie robimy tego. Dlaczego? Bo nie znamy, nie zbieramy, nie czytamy, nie mamy tego przed oczami, żeby pokazywać te piękne polskie sylwetki ludzi, którzy są Polakami z wyboru, niekoniecznie z pochodzenia. Jeśli to zapominamy, to odium, że to byli ci skrajni szowiniści, nacjonaliści, pozostanie na nich na zawsze. Bardzo wielu ludzi niemieckiego pochodzenia. Twórcy programu zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych, czyli programu granicy na Odrze i Nysie i całkowitego wcielenia Prus Wschodnich do Polski. Na czterech głównych ideologów trzech miało pochodzenie niemieckie.
szczególnie się dla Polski zasłużyli. I te nazwiska, które świadczą o jakości tych ludzi. Totleben, Gerne, Neyman, Bayer, Chemnitz, Szperlich, Remer, Steiner, Lilpop i tak dalej. To nie są polskie nazwiska. Ale czy to nie byli Polacy? Czy nie, to są, nie są to nasi bohaterowie? Oczywiście są. Tylko kto ich będzie bronił? My zgadzamy się z góry, z założenia, tak jakbyśmy przegrali. Jakby nas to już nie dotyczyło, jakbyśmy mogli machnąć na nich po prostu ręką. Tu chciałbym przywołać przepiękny cytat Cypriana Kamila Norwida. To nie tylko poeta, to był wielki polski myśliciel, filozof, który między innymi napisał tak. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto nikczemnie milczy wobec prawdy, winno się zamknąć usta, aby więcej za naród nie mógł mówić. A co mamy? Towarzysz Włodzimierz Czarzasty, wieloletni funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mówi, że żołnierze studenci to byli gwałciciele, złodzieje, mordercy i świnie. I coś się stało, został odwołany z funkcji. Przynajmniej tyle się powinno zrobić. Odwołać dziada z funkcji i zdegradować go, żeby poszedł sygnał dla ludzi, że tak być nie powinno i tak być nie może. Skoro nie ma takich sygnałów, skoro tego nie robimy, to tak jak mówię, oni są bezkarni i posuwają się o krok za każdym razem dalej. Niejaka towarzyszka Senyszyn była europoślicą, teraz jest poślicą w parlamencie. Ona potrafiła wobec studentów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim kilka lat temu powiedzieć, że według mojej wiedzy to Berlina w 1945 roku bronili żołnierze NSZ-u. I dziwiła się, że ludzie się śmieją, że zaczęli tupać i gwizdać. A czego wy tupiecie? Ja jestem profesorem! To jest profesor na takim poziomie? Niech da jakiś przykład, konkret. Jakie oddziały? Jacy NSZ-owcy bronili Berlina? Ona z takiej rodziny. Już nie chcę tu mówić o zaszłościach proniemieckich, jak to się dla części tej rodziny skończyło. Plugawi w ten sposób naszą pamięć i nic się z tym absolutnie nie dzieje. Dlaczego? Bo to jest cały czas ta sama linia, ta sama wykładnia, ten sam ciąg logiczny. Pułkownik Wiktor Herer, szef Wydziału Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, do jednego z w 1948 roku, ten człowiek na szczęście przeżył i opisał to, na pytanie, dlaczego nas tak oczerniacie? Jestem w waszych rękach. Wielu moich kolegów już nie żyje. Też się liczę z tym, że stąd nie wyjdę. A dlaczego z nas robicie szpiegów niemieckich i zdrajców? Ja brałem udział w Powstaniu Warszawskim. Byłem ranny. Jestem inwalidą. A wy nas tak opluwacie. A on z poczuciem wyższości, że te słowa nigdy nie wyjdą na zewnątrz, powiedział tak. Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa. I to przesłanie trwa. Oni cały czas to robią. Jak ten człowiek skończył karierę? Później został profesorem rolnictwa. Dlaczego? Bo się znał na ziemi. Jedna jego ofiara tam trafiła. A na koniec został publicystą Gazety Wyborczej. Podpułkowniku B., naczelnik Wydziału Śledczego, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Swój do swego po swoje, jak najbardziej tak. Mogli, to robili. W związku z tym, jeśli my nie reagujemy, to my jesteśmy współwinni. To nie możemy narzekać, że o, bo oni nam to robią. Bo my, nie chcąc się bronić, nie potrafimy się bronić, zgadzamy się z góry na zło. Nawiązując do tej sytuacji, tego rzekomo nacjonalistycznego podziemia, które mordowało wszystkich obcych zupełnie bez powodu, ale z jakąś sadystyczną ochotą. Chciałbym tu przytoczyć ulotkę, którą wydało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, odezwę do Białorusinów. To jest 1946 rok, przed referendum. Do ludności polskiej wyznania prawosławnego. Ludności prawosławna. Wróg rozszarpał naszą ojczyznę. Do naszego zgodnego współżycia wniósł zarzewie nienawiści,
którą sprytnie dla swoich celów rozpala z wielką dla was i polskiego narodu szkodą. Pewna część wasza poszła ochotnie na współpracę z komuną bolszewicką i zapędziła masy Polaków na Sybir i do więzień. Dziś ten los dotknął i was, którzy równie nie cierpicie komuny i kołchozów i bolszewickiego raju. Ogromne wasze masy Stalin zagarnął z Polski, zapędził do kołchozów, obdzierając was dobytku i mienia. Sytuacja wasza ostatnio pogorszyła się znacznie. Zdradziecki rząd Bieruta bawił w Moskwie u Stalina, gdzie opracowano dalszy plan wywozu was za linię Kerzona. W tej sytuacji wzywamy was, nie słuchajcie nadal propagandy bolszewickiego rządu w Polsce, który cały oddał się bolszewikom. Nie wyjeżdżajcie do Rosji. Sytuacja wasza jest ciężka, ale powoli przezwyciężycie to wszystko. Przede wszystkim starajcie się ułożyć dobre stosunki z polską partyzantką. Dopilnujcie sami, aby spośród was nikt nie szpiclował i nie wydawał partyzantów. Wszelkie wiadomości z UB, ruchy Sowietów i berlingowców podawajcie partyzantce i przestrzegajcie ich. Złodziei, jeśli ich znacie, i wszelkie kradzieże meldujcie partyzantom albo tym ludziom, o których miarkujecie, że pracują w organizacji podziemnej. Wiadomości takie możecie podrzucać w listach, jeżeli obawiacie się naocznie. Złodziei i rabusiów wystrzelamy jak psów, bo oni kradną, a na partyzantów wszystko się zwala. W waszym i naszym interesie leży, abyśmy zgodnie żyli. Tak być powinno. Zalążki tego wszystkiego były. I być może, gdyby nie sytuacja zewnętrzna, gdyby nie ta okupacja bardzo ciężka, komunistyczna, to ta sytuacja zostałaby w jakiś sposób wyjaśniona i jakoś ułożona. Mimo tych zaszłości wcześniejszych, tej dramatycznej sytuacji z września 1939 roku, czy później z pierwszej okupacji sowieckiej. Nie było nam, nie było im to dane. Ale tu nie ma postawy. Wynocha z Polski, to nie jest wasza ziemia, to nie jest wasza ojczyzna. Wprost przeciwnie, nie wyjeżdżajcie. Możecie tu z nami zostać i między nami żyć. Przypominanie jest niezbędne, dlatego że to tłumaczy, skąd się to podziemie wzięło i dlaczego tak długo trwało. Podziemie narodowe było największe w okresie powojennym. 45 rok to jest jeszcze ujawnienie się Armii Krajowej. Większość tych ludzi już była nieczynna, nie prowadziła działalności, więc statystycznie w liczbach wyglądało to dobrze. Dużo AK-owców, bardzo mało narodowców. Dlaczego? Bo narodowcy się nie ujawniali. Ale po 1946 roku, gdy mówi się, że potężne zrzeszenie WiN działało na ziemiach polskich, to już jest mit, to jest nieprawda. Dlatego, że od końca 1947 roku WiN praktycznie nie istnieje. Pozostały drobne struktury, drobne grupy terenowe, bez większej łączności między sobą i oni są powoli, ale systematycznie dobijani. W skład podziemia, które wtedy było, nie weszło szereg struktur pakowskich. Do WiN-u nie weszły między innymi takie organizacje jak Konspiracyjne Wojsko Polskie, Okręgi Eksterytorialne AK Tarnopol, Stanisławów, Lwów, Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego, Armia Krajowa Obywatelska w Białymstoku dopiero pod koniec 1945 roku przekazuje swoje aktywa i niezbyt dobrze na tym wychodzi, czego doświadczył pułkownik Władysław Liniarski, komendant tego okręgu, wielokrotnie wzywany przez pułkownika Rzebeckiego, jedną z najbardziej paskudnych osób w polskiej konspiracji, wzywany do Warszawy na odprawy. On tłumaczy tak, ja jestem w terenie u siebie, to wszystkich znam, jesteśmy bezpieczni. Wyjazd do Warszawy, nie mając zaplecza, jest niezwykle groźny, bo ja się przez te wszystkie obławy nie przemknę. Ale on mu zagroził karą śmierci, że nie chce się stawić na odprawę. Stawił się i od razu po przyjeździe już pod Warszawą został przez bezpiekę aresztowany. Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta. To jest okręg poznański AK, który nie przystąpił do zrzeszenia WiN. Jego dowódca, pułkownik Rzewuski, pseudonim Hańcza, najbardziej chyba dramatyczna postać tego podziemia tamtej epoki, człowiek, który stworzył okręg, właściwie odtworzył po okupacji niemieckiej z niczego. Liczne grupy partyzanckie, rozbijania aresztów i więzień, walki z grupami operacyjnymi NKWD i UB, to było jego dzieło. On o swojej organizacji wiedział wszystko.
I Rzepecki nakazuje mu całkowite podporządkowanie pod WiN. A on tłumaczy, my tu jesteśmy u siebie, my tu się znamy. Jak oddamy kontakty, to może być z nami różnie. I znowu groźba kary śmierci. On się podporządkowuje. I co się dzieje? Natychmiast jest aresztowany. Struktury są rozbite. To wszystko nie był WiN. To nie było rzeszenie WiN. WiN jest niewielki. Działa na niecałym terenie ówczesnej Polski. Ale zrobiono z tego mitologię, że to złe podziemie narodowe, ksenofobiczne, byle jakie, prawie że nieistniejące i wielka, potężna struktura pod dowództwem pułkownika Jana Rzepeckiego. A jaki był los dowódców struktur niepodległościowych i jaki był los pułkownika Rzepeckiego? Ludzie z komend, z dowództw organizacji niepodległościowych aresztowani przez bezpiekę na ogół byli pozbawiani życia albo trafiali z dożywotnią karą więzienia, czyli praktycznie na zawsze. Pułkownik Rzepecki, aresztowany przez bezpiekę, prowadzi rozmowy na poziomie. No, jak pan pułkownik z panami pułkownikami, jak to później opisywał. Cygaro u pułkownika Goldberga Różańskiego, koniaczek, mówi, nie bili nic, nie, tylko rozmowy prowadziliśmy. Ujawnił wszystkie aktywa połakowskie, jakie znał. Drogi łączności zagranicznej. Ujawnił kasę, skarb po komendzie głównej AK. Oddał im wszystko. Został oczywiście w tym więzieniu potraktowany odpowiednio jako prawie że sojusznik. Został skazany na kilka lat więzienia. Ale ile w tym więzieniu siedział? 2 dni. Specjalnym aktem łaski Bierut go ułaskawił. A co było z innymi? Zostali wymordowani. Więc tę mitologię także trzeba kruszyć i pisać prawdę. Gdyby było odwrotnie, też powinniśmy pisać i mówić prawdę. W tym przypadku nie ma wątpliwości, jak było, więc trzeba to pokazywać w takich rozmiarach i w takich kolorach, jakie były naprawdę. W tej sytuacji po 1944-1945 roku, gdy rozwiązuje się delegatura rządu na kraj, Rada Jedności Narodowej, jest rozwiązana Armia Krajowa, to nie jest kres podziemia. Te organizacje przeistaczają się i organizują się od nowa. Powstaje nowa delegatura rządu, powstaje w zastępstwie Rady Jedności Narodowej, powstaje Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, który jest taką czapką nad strukturami wojskowymi i politycznymi nowego podziemia, podziemia antykomunistycznego. I wykształcają się różne orientacje. Pierwsza, ta niepodległościowa, czyli niezłomni, to jest Stronnictwo Narodowe, Organizacja Polska, dawny ONR. Wojskowe to jest Zrzeszenie WiN, Konspiracyjne Wojsko Polskie, kilka innych organizacji i przede wszystkim Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. A obok nich równolegle wyrasta orientacja oportunistyczna, ta, która idzie na współpracę z komuną. Im się początkowo wydaje, że są partnerami, że to tylko politycznie. Tak, tak, chwileczkę, a później to się zmieniło. To jest Stronnictwo Ludowe. To są ówczesne struktury ruchu ludowego, które po ładnej karcie w konspiracji antyniemieckiej w olbrzymiej większości idą na współpracę z komuną. Legalizują się i uzyskują niezwykłe możliwości działania. Polskie Stronnictwo Ludowe zostało przez komunę rozpędzone. W 1947 roku po wyborach nieliczni zdołali się przedostać za granicę, inni trafili do więzień, aresztów, część z nich pozbawiono życia. I skończył się polski ruch ludowy. Odtworzenie tego po roku 1989, nawiązanie do Mikołajczyka, to jest szalbierstwo. Oni z tym nie mieli nic wspólnego. Stronnictwo Pracy, czyli rachityczna chadecja w Polsce, przesiana agenturą komunistyczną, organizacja niewielka, która idzie na współpracę w tym jednolitym froncie z komunistami. I wreszcie jest działalność jawnie kolaboracyjna, zdradziecka. Obok PPR-u to jest Polska Partia Socjalistyczna. Ilu socjalistów po wojnie siedziało w więzieniu? I bez przerwy coś tam ci młodociani socjaliści ubliżają. O panie, pan to się nie zna, socjaliści to oni jedyni walczyli. Ja mówię, gdzie, kto i kiedy? No tu trudno teraz pokazać, ale wszyscy byli przeciw. Ja mówię tak, kilkanaście osób by się zebrało. Może kilkanaście osób, ale reszta, poza Pużakiem, to wy nikogo innego nie macie. On się zachował tak, jak trzeba. A Cyrankiewicz,
a cała ta plejada socjalistów przedwojennych, wojennych, poszła całkowicie na współpracę z komuną. Stronnictwo Demokratyczne, które istnieje przecież do tej pory jako jakaś organizacja polityczna, a tak naprawdę koło interesów finansowych. Partia w 1938 roku założona przez braci Goldbergów. Jeden się po wojnie nazywa Jerzy Borejsza, jest szefem komunistycznej propagandy, a drugi nazywa się Józef Różański, jest szefem Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Rodzeni bracia o różnych nazwiskach, działają w różnych kierunkach, ale cel mają ten sam. I koniec mitologii o tym podziemiu, które wygląda w publikacjach, szczególnie tych oficjalnych, zupełnie inaczej niż się powinno to pokazywać. Trzeba to wszystko wydobywać, trzeba o tych ludziach mówić, żeby nie było tego wrażenia, że rzeczywiście, tak jak Gazeta Wyborcza podaje, byli demokraci w polskim podziemiu antykomunistycznym, ludzie, których akceptujemy i cała reszta to są polskie faszysty, język stalinowski wobec nich. Nie, to nie byli polscy faszyści, to byli ci, którzy i z komuną, i z niemieckim nazizmem, bo nie z faszyzmem, walczyli praktycznie do końca. Zapłacili największą cenę, największą ofiarę złożyli oni. Ale dzisiaj, cały czas, ten nacisk oficjalny, ten nacisk instytucjonalny jest tylko na część podziemia polakowskiego. To jest zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. A reszta albo jest pomijana, albo jest propagandowo w dalszym ciągu deprecjonowana. A przecież najpiękniejszy rozkaz, chyba o co walczyło to podziemie antykomunistyczne, wyszedł spod pióra drugiego z kolei dowódcy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pułkownika Tadeusza Danilewicza, pseudonim Doman. On pisał tak: walka obecna będzie przede wszystkim walką polityczną. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu. O kulturę, religię, tradycję, o niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i wpływami Wschodu. Walczyć będziemy o każdą komórkę gospodarczą, społeczną, wychowawczą, a w szczególności o duszę młodego pokolenia. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Trwać ona będzie aż do uzyskania celów postawionych przed jej rozpoczęciem. Stworzenia suwerennego państwa polskiego ze wszystkich jego ziem, z granicami poszerzonymi na zachodzie i północy, zdolnego zapewnić nieskrępowane warunki rozwoju dla narodu polskiego. Szukamy rozkazów, odezw innych organizacji. Czy znajdziemy jakiś odpowiednik na tym samym poziomie ideowym, ale także z urodą polskiego języka. Naprawdę trudno czegoś takiego się doszukać. A skoro nie, to tych ludzi nie powinniśmy w żaden sposób deprecjonować. I znowu pokazywanie tej siły, że NOW AK i NSZ AK to prawie się nie liczyło, to jakiś był margines, wyjaśnia nam meldunek wyższego oficera kontrwywiadu Komendy Głównej AK z 3 stycznia 1945 roku. To jest tuż przed rozwiązaniem Armii Krajowej. I tam jest w tym raporcie mowa o rzeczy następującej. Na podstawie poufnie otrzymanych informacji melduję, że NOW tworzy fuzję z NSZ pod nazwą NZW, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, co zdaniem nowego komendanta Sił Zbrojnych, czyli generała Okulickiego, będzie stanowić ponad 50% AK, ponad 50% stanów Armii Krajowej. Czyli jak można tych ludzi wyrzucać na margines, jeśli oni stanowią większość? Jak można o nich nie mówić? Jak można ich całkowicie pomijać? I to, co z nimi robiono po wojnie w tym tak zwanym polskim Londynie. Komisje weryfikacyjne, które weryfikują ludzi z konspiracji, z podziemia, z Powstania Warszawskiego. Oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczani w powstaniu, awansowani w powstaniu, są obdzierani z tego, co dostali za krew przelaną, za rany, są obdzierani w Londynie tylko dlatego, że nie nasi, nie naszej orientacji, bo oni są z NSZ-u. I kiedyś myślałem, że to dotyczy tylko oficerów. Okazuje się, że nie. Nawet podoficerowie, czyli starszy strzelec awansowany w powstaniu na kaprala, był w Londynie pozbawiany tego awansu, bo był nie nasz, bo był z NSZ-u. Krew miał taką samą, rany odnosił tak samo, walczył tak samo, ale nie był nasz. Jeden z takich oficerów pozbawionych tych godności, tych rzekomych zaszczytów, porucznik Bolesław Stańczyk, pseudonim Ksen Lęcki,
To był oficer komendy powiatu Piaseczno-Podwarszawskiego. Przypadkowo był w Warszawie, gdy wybuchło powstanie i wziął udział w walkach od pierwszego do ostatniego dnia. Mimo ran nie szedł z pola walki. Odznaczany krzyżami walecznych. Po wojnie w Londynie zabrano mu awans, który dostał w powstaniu. Z takim uzasadnieniem, bo nie pochodził od naszej organizacji. To był człowiek na bardzo wysokim poziomie umysłowym, moralnym. Człowiek, który miał świetny zawód, był konstruktorem wielkich budowli przemysłowych i naftowych na morzu, bardzo nowatorskich. Dorobił się olbrzymich pieniędzy i mówi, pisał do mnie, wie pan, no pieniądze mam, ja wszystko mam, zaszczyty mam, mam piękną rodzinę, wspaniałe dzieci. Ale gdyby pan tak zbadać w Polsce, dlaczego oni mi ten awans zabrali? Co ja im przeszkadzałem? Ranny, awansowany w powstaniu, a później tego pozbawiony. Ja mu napisałem, że to jest niemożliwe, już nie sprawdzimy. To były te komisje, które po wojnie prowadził generał Chruściel Monter, dowódca powstania, a po nim następnie oficerowie AK, którzy dzielili krew na dobrą i na niedobrą. Żołnierze na dobrych i na niedobrych. Nawet pod oficerów najniższych stopni pozbawiano tego pierwszego awansu. Tam, w tym polskim Londynie. To są nasze polskie losy. Musimy o tym głośno krzyczeć, żeby nie dawać tamtym ludziom tytułu do tego, że mogą moralnie nad nami do dzisiaj panować. A takie próby cały czas są. W podziemiu Narodowe Siły Zbrojne są postrzegane jako antykomunistyczne. No, oni komunistów zwalczali. A kogo mieli zwalczać? A co robili komuniści? Jeśli mamy przykłady konkretnych akcji wykonywanych przez podziemie komunistyczne razem z gestapo przeciwko polskiemu państwu podziemnemu, to z czym mamy do czynienia? I tak za mało się z nimi rozprawialiśmy, bo cały czas było tak, no AK nie pozwala, nie wypada, nie ma rozkazów, nawet są rozkazy przeciwne, żeby broń Boże żadnych akcji odwetowych nie wykonywać, tak jak szef sztabu okręgu lubelskiego wobec zgrupowań dwóch największych na Lubelszczyźnie, Leonarda Zubzdanowicza i Hieronima Dekutowskiego, gdzie tłumaczy im ten szef sztabu Akowskiego, że rozliczenia to my zrobimy dopiero po wojnie, jak zdobędziemy władzę. Zaraz przyszli komuniści, on poszedł do więzienia. Hieronim Dekutowski stracił życie na Mokotowie. Leonard Zubzdanowicz zdążył wyjść z Brygadą Świętokrzyską. I skończyło się. A Bandzior, morderca Akowców z tamtego terenu, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Bolesław Kowalski, czyli Kazimirak, awansowany do bez żadnych zasług, bez żadnych funkcji, bez żadnego wykształcenia, zwykły alkoholik i pospolity morderca, który po wojnie jeździ już całkowicie bezkarnie po swoim terenie poprzedniej działalności, morduje świadków tych, którzy coś mogą wiedzieć o mordowaniu przez niego Żydów. To jest w dokumentach komunistycznych, to mamy. Krzywdy mu nie zrobili. Gdzie leży? Na warszawskich Powązkach. Dla niego miejsce jest. Jak przychodzą młodzi ludzie, wycieczka szkolna. O, pułkownik Kowalski, pseudonim Cień, Virtuti Militari ma na nagrobku. Bohater, prawda? Tylko czyj i w jaki sposób to uzyskał. To, co komuna robi po wojnie, już kończąc powoli, bo dostaję tu sygnały, że za długo. To, co robi komuna po wojnie, jest niesłychane, że my tego nie wiemy, że to nie trafia do tak zwanego szerokiego obiegu. Jedna z akcji pacyfikacyjnych na północnym Mazowszu, powiat Przasnysz. Komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej pisze do komendanta wojewódzkiego o akcji. Jednej z bardzo wielu wtedy, ale nie wszystkie zostały tak opisane, że do wsi Zaręby o godzinie 7 rano przyjechała grupa operacyjna. Ludowe Wojsko, KBW, UB i MO i urządzili obławę i rewizję za ukrytą bronią. Następnie z mieszkań wypędzono około 200 chłopów na plac przed kościół. Dołączono do nich również milicjantów z posterunku MO, którzy akurat tam przebywali, nocowali. Następnie wyczytano z listy niektórych chłopów, po czym załadowano wszystkich wraz z niewyczytanymi, niesprawdzonymi milicjantami na auta. I on prosi. Oni nie wrócili. Oddajcie mi moich milicjantów. Jego nie interesuje tych 200 chłopów gdzieś tam wywiezionych w nieznane. Ale tych kilku milicjantów, bo mam małą obsadę kadrową, więc oni jeśli jeszcze żyją, to mi ich oddajcie. Oni oczywiście nie wrócili.
ale podsumowanie ze strony tego komendanta powiatowego milicji, to przecież nie było pisane dla nas, żebyśmy teraz się tym fascynowali, tylko wtedy do swoich, świadczy o tym, co to była komunistyczna okupacja. Zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne i zupełnie podobne do zachowania się gestapo. To pisze komuna do swoich, o swoich, o ich zachowaniu. Gdybym ja sobie pozwolił na takie porównanie, że komuniści to robili po wojnie to samo, co robiło przedtem gestapo, to mnie zakrzyczą, że to jest mowa nienawiści. Ale to są ich dokumenty. Oni o tym mówili, oni tak to widzieli i tak to trzeba przypominać. Potworne rabunki, nieprawdopodobne rabunki dokonywane ze strony komunistów. Oni nie rabują ludzi z podziemia, nie napadają na domy tych, gdzie ich członkowie rodzin są gdzieś w konspiracji, w podziemiu. Na ludzi całkowicie przypadkowych. Jak to wyglądało? W niektórych przypadkach zachowały się bardzo specyficzne dokumenty. Protokoły konfiskaty. Ryki, 16 stycznia 1947 roku. Protokół konfiskaty. W obecności dowódcy grupy operacyjnej odwodowej chorążego Karczmarczyka, pracownika UB, porucznika Kuchnio oraz świadków, takich i takich, została przeprowadzona konfiskata mienia wszelkiego rodzaju, należącego do królika Stanisława, syna Adama, zamieszkałego we wsi Ryki Królewskie. I teraz, co mu skonfiskowano? Co można człowiekowi skonfiskować? Makatki lniane, firanki okienne, marynarki męskie, krawaty męskie, kapa na łóżko, palta dziecinne, sukienki dziecinne, chodnik podłogowy, deszczówka, płaszcz, firanki drzwiowe, zasłonki kuchenne, obrazy ścienne, nawet święte obrazy mu zabrano, stół, makatka ścienna, kapa na łóżko, lustro, zegar, łóżko, krzesła, szafa, lampa nocna, waga ciężarowa, sieczkarnia, kury, dwie świnie, krowa, wiadro, miednica, dwa konie z wozem i uprząż, poduszki i pierzyny. Stwierdzamy, że konfiskaty dokonano zgodnie z prawem. Był wyrok sądu, nawet tego komunistycznego. Można przyjść człowieka obrabować i jeszcze wykazać się swoją działalnością, jak nie było czym, to przynajmniej tym. Człowieka doszczętnie obrabowano. I gdzieś te rodziny w terenie pozostały. Pamięć o tym gdzieś tam zanikająco jeszcze jest. A tej ogólnej wiedzy, na przykład w podręcznikach szkolnych, państwo nie znajdą takich ocen i takiego jednoznacznego podsumowania. Do tego instytucjonalne istnienie tak zwanych band pozorowanych. Komuna stosowała po 1944 roku metodę zwalczania polskiego podziemia, polskiego oporu, na wzór tego, co robiła ČK w rewolucji bolszewickiej i później podczas ich wojny domowej. Tworzenie grup, które udawały przeciwnika, kogoś innego, a później dokonywali na podstawie uzyskanej wiedzy pacyfikację. Kiedyś na początku, jak się z tym zetknąłem, lata temu, dekady, myślałem, że były po prostu bandy pozorowane, czy te oddziały pseudopartyzanckie i to wszystko było jednorodne. Okazuje się, że nie. Band pozorowanych było 8 rodzajów na ziemiach polskich. Tworzyły je Urzędy Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicja Obywatelska, ORMO, Informacja Wojskowa, Ludowe Wojsko Polskie, Cywilne Bojówki Polskiej Partii Robotniczej i bandy pozorowane NKWD. 8 rodzajów. One w terenie siały popłoch. To o opowieści, dzisiaj to trudno to w ogóle przyjąć do wiadomości, zrozumieć, że dowódca takiej bandy pozorowanej, wkraczając do wsi, miał na zewnątrz łańcuszek, Matkę Boską albo krzyżyk, do jakiejś starszej gospodyni zaglądał. Mówi, tu pani, bo my tu tam rozbici 100 kilometrów stąd, szukamy kontaktów, zagubiliśmy się i tym medalikiem, tym krzyżykiem kręci na palcu, pokazując kim jest. No jak takiemu nie uwierzyć? I ona mówiła, tam w tej sąsiedniej wsi, tam trzecia chałupa, to tam są nasi. Oni takie informacje zbierali, a dzień, dwa, później po tym jak wyjechali, pacyfikacja w terenie. Skąd? Z tej właśnie wiedzy, którą wydobyli w tak podstępny sposób. Ale też rzeczy niezwykle hańbiące. Na terenie województwa krakowskiego, w jednej z wsi, została zamordowana młoda dziewczyna, nauczycielka w zaawansowanej ciąży. Ona uczyła języka polskiego. Po okupacji niemieckiej to było normalne, że do takich klas chodzili ludzie, nawet dorośli, nadrabiali edukację. Ją zamordowali, przyczepili jej kartkę do sukienki za to, że uczyłaś chamskie dzieci.
I później pogrzeb państwowy, przyjeżdża delegacja, kwiaty, przemówienia. Zobaczcie, komu wy pomagacie, co ci bandyci zrobili, co im ta biedna nauczycielka zrobiła złego. No oczywiście nic złego im nie zrobiła, ale nikt wtedy nie wiedział, że to zrobiła komuna na konto podziemia niepodległościowego. Zachowały się ich dokumenty normatywne, straszne, które mówią wprost o tym, żeby pacyfikować, palić, aresztować i mordować ludzi na miejscu tylko na podstawie podejrzenia. I to nie jest wymysł kogoś tam, kto sobie coś wymyślił, napisał, ale to jest to, co po nich zostało. Wydawali broszury, instrukcje drukowane, które na szczęście dotrwały do dziś. Gdzie to jest wiedza o tym? Jak się ktoś interesuje, bardzo głęboko w to wchodzi, to oczywiście wiedzieć będzie. I te bandy pozorowane działają długo jeszcze, wiele lat po rozpoczęciu powstania antykomunistycznego. 48 rok. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe to jest północne Mazowsze. Meldują z terenu, że bezpieka dokonuje całego szeregu akcji złodziejsko-rabunkowych w przebraniu partyzantów. Napadów dokonuje się i na plebanię, chcąc w ten godny pachołków żydowskich skompromitowany sposób pokazać podziemny ruch Mazowsza. Rodacy, wspierajcie ludzi prześladowanych, pomagajcie ukrywającym się przed pościgiem wroga. Niech żyje wolna i sprawiedliwa Polska. Śmierć wrogom i katom bezpieki. I teraz jak młodzież, bardzo często mało z tym wszystkim obeznana, ma jakieś naszywki, śmierć wrogom ojczyzny, posługują się takim hasłem, to słyszymy z drugiej strony. Oni głoszą nienawiść. Jedna z aktorek, aktoreczek można powiedzieć, bo to taka artysteczka, wypróżniła się kiedyś też w Gazecie Wyborczej, że jak wsiada do tramwaju i widzi takiego osobnika, który ma śmierć wrogom ojczyzny, to ona się boi i wysiada, bo on ją może zabić. Się czuje tak jak podczas okupacji niemieckiej. Nikt jej krzywdy nie zrobi. Chyba, że będzie wrogiem ojczyzny i to będą takie warunki, jakie panowały wtedy. Do tego bandyckie akcje dokonywane przez aparat bezpieczeństwa publicznego, rabunkowe, które mają iść na konto podziemia. Bandytyzm po wojnie jest straszny, jest powszechny. Bandyci, którzy w 1939 roku wyszli z więzień, mają później pełne pole do popisu. W 1942-1943 roku to podziemie bandyckie jest w znacznym stopniu spacyfikowane przez organizacje niepodległościowe. Ale po 1945 roku to odżywa. Komuna sobie z tym nie daje rady. Bandytów jest coraz więcej. Więc ktoś, kto napada na sklep, to nie wiemy, kto to robi i dlaczego. I taka sprawa, która na szczęście się zachowała, bo sprawcy zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy, w tym przypadku w Katowicach. Grupa dziwnych ludzi napada na sklep, ponieważ są zapalone światła, widać przez okna, co się dzieje. Miejscowi mieszkańcy zgłosili to do UB, że bandyci, złodzieje rabują nasz sklep. UB przyjechało, oczywiście z opóźnieniem, wtedy nie było takich warunków jak dzisiaj, że w ciągu paru minut się mogli pojawić, ale bandyci są na miejscu. Dlaczego? Bo się nachlali, nażarli i położyli się spać w sklepie. Aresztowani i okazuje się, że to są milicjanci. Co więcej, mieli przygotowane pokwitowania, które mieli zostawić. Kwity o treści, że akcję przeprowadziły Narodowe Siły Zbrojne. Gdyby takich dokumentów nie było, to byśmy o tym nie wiedzieli. A gdybyśmy wiedzieli z jakichś opowieści, to nie moglibyśmy się taką wiedzą posługiwać. Ale dokumenty są, dokumenty mamy i posługiwać się nimi możemy. Do tego sprawa, która jest aktualna dzisiaj. To jest dalszy ciąg tego samego. Rozprawa z Kościołem, rozprawa z wszelką religią. Bo nie tylko katolicy byli prześladowani po wojnie, ale ponieważ katolicy stanowili olbrzymią większość, to ich szczególnie prześladowano. Po wojnie komuniści na ziemiach polskich tylko do śmierci Stalina, czyli do marca 1953 roku, zamordowali 351 osób duchownych. Księży, zakonników i siostry zakonne. 2600 kapłanów wśród zakonnych przeszło przez więzienia, areszty, wygnania, poniewierki, poniżenia. W tym także prymas Polski. To wszystko się działo wtedy w tamtych latach. Ktoś to robił. Następcy tych, którzy to robili, gdzieś są. To nie ja biegam z błyskawicą w tyłku za przeproszeniem, tylko oni. Oni w tej chwili są tym potomstwem,
nawet jeśli nie bezpośrednim, to ideowym, takich właśnie ludzi. Gdy zaczniemy śledzić, zaczniemy głośno o tym mówić, przestaniemy się bać, gdy zaczniemy być aktywni, czyli chodzić na spotkania z drugą stroną, na ich zebrania, na te ich wiece nienawiści i taką wiedzą się będziemy posługiwali, zapewniam Państwu, że natychmiast będziemy górą, bo oni nie wiedzą nic. Oni żyją hasłami, żyją tą tandetną, cienką propagandą, ale jak się z nimi wchodzi w szczegóły, to oczywiście od razu więcej już nic do powiedzenia nie mają. Do tego niestety polskie państwo nam w znacznym stopniu pomaga. Instytucje sądowo-prokuratorskie. Gdy jeden syn żołnierza AK zamordowanego w 1946 roku po wojnie przez bezpiekę dochodzi swoich praw, chce ustalić szczegóły, rzeczywiście ustala, kto to zrobił. Występuje do Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z tym właśnie, żeby odszukać sprawców, jeśli jeszcze żyją, albo przynajmniej ich napiętnować. I używa tam języka właściwego, że to zrobili tacy i tacy sprawcy. W odpowiedzi uzyskuje coś, co go zszokuje. Tego człowieka tak potraktować nie wolno było. Tak jak wobec zbrodni niemieckich, używa się obecnie sformułowań zupełnie innych. Jakich? Określenie zbrodnie niemieckie w odniesieniu do tych zbrodni jest niezgodne z faktami historycznymi, bowiem odnosi się do narodowości sprawców, tymi zaś w równym stopniu byli Austriacy oraz osoby innych narodowości, czyli Polacy, w równym stopniu, które zdecydowały się na współpracę z III Rzeszą Niemiecką. Różnicowanie sprawców ze względu na ich narodowość nie wydaje się dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Gdybyśmy mieli ujętego Adolfa Hitlera, czy Józefa Goebbelsa, czy Heinricha Himmlera, czy wielu innych, nie moglibyśmy ich nazwać zbrodniarzami niemieckimi. Dlaczego? Jest to niegodne państwa prawa. Co to jest państwo prawa w takim razie? To jest bezprawie. To jest wyprowadzanie nas wszystkich na manowce. I zamknę tym, od czego zacząłem. Ten marzec 1968 roku, nieszczęsny, który jest pokazywany jako pogrom Polski na obywatelach narodowości żydowskiej, gdzie padły ofiary śmiertelne, jak mówi prezydent. Nikt nie zginął, nikomu nic się nie stało. Tam podziały szły przez rodziny. Jedni wyjeżdżali, a drudzy zostawali. Kapitan Stefan Michnik, sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego i Najwyższego Sądu Wojskowego, wyjechał, bo się obawiał odpowiedzialności. Ale Adam Michnik został, jest do dziś. Nikt mu krzywdy nie zrobił. I te podziały, tak jak mówię, wśród nich szły w poprzek. Nie było tak, że wszyscy byli wyrzuceni. Nikt nie przychodził w nocy, nie łapał za włosy, nie ładował do bydlęcych wagonów i gdzieś ich tam w nieznane nie wywoził. A oni się później uskarżają. Oficer UB po tym stażu ubeckim, po 1956 roku, a wyjątkowy zbrodniarz, bo to jest działacz żydowski w getcie w Białymstoku, ma na sumieniu kilkadziesiąt ofiar żydowskich, sami Żydzi go ścigali za to. Kto go wybronił? Towarzysze sowieccy. Powiedzieli, nie, nie wolno tego towarzysza i wszystko przeciwko niemu zostało umorzone. I on się uskarża w kwietniu 1968 roku już jako człowiek na etacie naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym. Etat naukowy. Krawiec przyuczony do zawodu, 4 klasy szkoły podstawowej, ale uczony. W końcu instytut to jest instytut. I on się uskarża. Żydzi są dzisiaj napadani za tę wielką robotę, którą własnymi rękoma wykonywali, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i z gnoju. Dziękuję bardzo.